Cześć czołem, drodzy widzowie. Przepraszam, że tak długo mi nie było. Wiem, byliście troszkę zawiedzeni. Widziałem wasze komentarze. Bardzo mi przykro. Ale wiecie, dorwała mnie proza życia. Musiałem wiele spraw pozałatwiać. Musiałem coś obronić, musiałem coś zdać. Ale teraz przyszły wakacje. Jestem wreszcie wolny. Więc mogę zaserwować wam dawkę kolejnych filmików. Także bardzo chciałbym was przeprosić za moją absencję. Ale... no, już jestem. Także możecie dalej korzystać z naszego kanału, możecie dalej lajkować, subskrybować i tak dalej. Ale może nie o tym. Chciałbym wam powiedzieć o historii niemieckiej broni, dokładnie niemieckich pistoletów maszynowych, które musiały przebyć bardzo długą drogę. Zapewne większość z was, drodzy widzowie, grało w takie strzelanki typu Call of Duty, Battlefield, czy choćby Medal of Honor. Opowiem wam historię, jak wyglądała droga niemieckiej broni, lekkiej niemieckiej broni maszynowej do tego, aby stać się tym. Czyli to będzie taka historia od MP do MP. Cała ta historia zaczyna się w błotnistych okopach I wojny światowej. Wojny, którą, jak zapowiadano w 1914, miała zakończyć wszystkie wojny. No oczywiście wiadomo, że po paru miesiącach nawet sami żołnierze nie wiedzieli, o co walczą. I zapadli się w okopach, wychodząc na dźwięk gwizdka i atakowali wrogie okopy, chcąc spotkać się ze śmiercią. Oczywiście dowództwo, beton wojskowy, on tego nie rozumiał. On był wierny tym tradycyjnym wzorcom, że na hura idziemy pełną tyralierą na pełnej prędkości, żeby nie było. Idziemy tyralierą na pełnej prędkości na wroga i kto przeżyje, ten zadźga wroga, potem na hura na drugą linię okopów. Ale myślenie tamtejszych dowódców z okresu I wojny światowej było dość prymitywne. Oni wyznawali zasady jeszcze z czasów wojny francusko-pruskiej, czy wojny prusko-austriackiej, że musimy mieć długi karabin z jeszcze dłuższym bagnetem, żeby potem zakłuć wroga. No okej, dobra, na otwartym polu to się sprawdza. Ale co jak wejdziemy do okopów, który ma 2 na 1,5 metra długości. Wówczas takie karabiny są niepotrzebne. To one stają się kulą u nogi każdego żołnierza, więc każdy żołnierz woli sięgnąć po pistolet, rewolwer, czy to tam, co tam kto ma, miał, i zabić wroga właśnie z tej broni. Po co to? No i wówczas zaczęto zastanawiać się nad konstrukcją broni strzeleckiej, która miałaby większą siłę ognia niż zwykły karabin. Pierwszy pomysł. Przeróbmy pistolety. I tak doczepiano do tego magazynki. Zrobiono dłuższe magazynki pudełkowe. Do Lugera P08 doczepiono magazynek ślimakowy. Wydłużano lufy, dostawiano kolby drewniane. No tak, ale co z tego? Co z tego? Nawet przerabiano pistolety na karabinki, tak jak Mausera C96 na karabinek okopowy przerabiano. No ale co z tego? Skoro po pierwsze, parametry pistoleta to maksymalne, to do 25, góra 100 metrów. Do 25 metrów to jest ten maksymalny, ten taki, którym można coś zrobić, a ten do 100 metrów to tam potem już można strzelać Panu Bogu w okno, jak to się mówi. Wydłużenie magazynka spowodowało zwiększenie intensywności strzelania, a co za tym idzie, w niektórych przypadkach zamek się zacinał. Oczywiście no, próbowano temu przeciwdziałać, no ale no, to jest pistolet. Pistolet ma z góry narzucone parametry, tak jak karabin. Jego nie da się zupgrade'ować. Czy, nie wiem, podrasować. No, wiadomo, tonący brzytwy się chwyta, ale jak widać, nie tylko Japończycy byli mistrzami tuningu.
Także tutaj tuningowano na potęgę. Na potęgę, moi drodzy. I pewno by tak tuningowano te pistolety, znęcano by się nad nimi niemiłosiernie, gdyby nie inspiracja inspiracja karabinkiem lotniczym Villar-Perosa. Oczywiście chciano produkować pistolet maszynowy, nawet powstały takie projekty, na przykład w Austro-Węgrze, w wojsku austro-węgierskim, czyli chodzi mi tutaj o projekt Sturmschütze Hellriger, model 1915, ale po pierwsze on był zasilany wodą, on był ogrzewany wodą, po drugie koszty były niewspółmierne z produkcją, dlatego projekt zarzucono. Właśnie postanowiono inspirować się tym karabinkiem lotniczym Villar-Perosa i mechanizmem zastosowanym w karabinach Maxima, a mianowicie chodzi tutaj o krótki odrzut lufy, czyli lufa, cofając się do tyłu, wyrzucała pustą łuskę. A kiedy sprężyna oporopowrotna popychała zamek do przodu, ładowano następny nabój do komory i tak dalej, i tak dalej. No i ci konstruktorzy kminili sobie. Hiram Maxim dał nam zamek swobodny. Włosi dali nam ten karabinek lotniczy. To możemy zaryzykować. Ale nie tylko Niemcy produkowali, nie tylko Niemcy chcieli się inspirować tym karabinkiem lotniczym. Również Włosi. Włosi prowadzili intensywne prace nad bronią, lekką bronią automatyczną, w którą mogliby zasilić, uzbroić swoich Arditi. Arditi to były specjalne jednostki szturmowe, nazywane Arditi po włosku znaczy śmiałek, ponieważ no, trzeba było mieć dużo odwagi, żeby lecieć na hura do wrogiego okopu pod swoim ostrzałem artyleryjskim, dopóki trwał swój ostrzał artyleryjski. Także tutaj trzeba było mieć mnóstwo odwagi i mieć twardą psychę. Także stąd właśnie wzięto inspirację. I tutaj pojawia się pewien problem, bowiem obie bronie, a może później rozwinę ten wątek, bo obie bronie pojawiły się w tym samym czasie. Mniej więcej w tym samym czasie i tutaj trudno jest oba pomysły, włoski i niemiecki, zostały wdrożone do produkcji w tym samym czasie, więc trudno jest powiedzieć, kto wygrał ten wyścig o pistolety maszynowe. Ale może nie przyznajmy faktów, wróćmy do fazy badań. W 1917 roku dochodzi do konkursu. Staje do niego wielu rusznikarzy. Między innymi staje tam Andreas Schwarzlose ze swoim projektem pistoletu maszynowego. I przedstawiciel zakładów Theodor Bergmann Waffenfabrik Hugo Schmeisser. Hugo Schmeisser był bardzo uzdolnionym młodym rusznikarzem. Jego ojciec Louis też był rusznikarzem zakładów Bergmana, który podłapał bakcyla rusznikarstwa od swojego ojca. Ale tą specyfikację, jaką była broń automatyczna, Hugo złapał w późniejszym okresie swojego życia. Zainteresował się karabinami maszynowymi i doszedł do wniosku, że karabiny maszynowe, dobra, pójdziemy w to. To jest przyszłość. Dobra. No i Louis Schmeisser i jego syn Hugo zasłynęli w 1910 roku konstrukcją pistoletu Bergmann Mars, który okazał się bardzo, bardzo dobrym pistoletem, bardzo dobrym produktem. Ale tutaj Hugo Schmeisser stanął przed trudnym zadaniem. Musiał opracować lekką broń automatyczną dla piechoty. I oczywiście
Oczywiście myślą, dobra, okej, musimy uruchomić te moje szare komórki, kurde, jak tutaj zrobić taką fajną broń automatyczną dla piechoty? I pierwsze, co zrobił, to zrobił zamek. Magazynek, przepraszam. Magazynek. Wziął po prostu ślimakowy magazynek od Lugera P08 artylerii pistole. No cóż, uznał, że nie ma sensu wyważać otwartych wrót od stodoły, więc postanowił z niego skorzystać. Potem oczywiście ten projekt dojrzewał i tak ukazał swój prototyp komisji wojskowej, które oczywiście, wiecie, tam zasiadały same betony, takie betoniasty, że nie, my wiemy lepiej, my jesteśmy komisją wojskową, my jesteśmy oficerowie, tyle walczyliśmy za ojczyznę Kajzera. Tak. Że my się znamy na wszystkim, wiecie. I że żadne pomysły nam nie wciśniecie. Nowe pomysły wam, Heinzweck. No i Hugo nie tylko musiał skonstruować nową broń automatyczną, ale musiał też przekonać do tego beton. I bo beton początkowo chciał, żeby pistolet maszynowy był w konfiguracji karabinka okopowego wzorowanego na pistolecie Mausera C96. Ale Hugo przekonał ich, panowie, to musi być nowa broń. To musi być nowa nowej generacji. Jeżeli dalej będziemy mknęli w te błędy przeszłości, to prędzej żołnierzowi ten zamek się zatnie, niż przygniecie wroga tym huraganowym ogniem. Tym ogniem. I panowie, musimy coś z tym zrobić. No, nie możemy się dalej cofać w przeszłość. Na litość boską, zmiłujcie się, no. Beton kminił. No, w sumie, panie Hugonie, no. Może mieć pan po trochę racji, no. A wie pan, no, my jesteśmy ten zatwardziały, wie pan, no. Panie, no, musi się nas pan też zrozumieć. My się tam wychowywaliśmy na tych wojnach. Francusko-pruska, kolonialna, wiesz pan, no. No, prosimy, no, dobra, my się z panem połowie zgadzamy, no, ale też mamy swoje postulaty i ten, ale dobra. Skoro pan mówi, że inaczej się kurde nie da, no to przyklepujemy panu patent i jedziemy z produkcją. No i tu się pojawił pewien problem. Kolejny. Jak dostosować do produkcji? Tutaj nie mogli spuścić z produkcji karabinów Mausera, tych długich, czterotaktowych Mauserów Garbusu, no bo to było dalej wyposażenie piechoty. Nie mogli rzucić wszystko w pieron i wrzucić na taśmę nowy wynalazek, który nawet nie został jeszcze przestrzelany. Także postanowiono go jeszcze przetyrać na poligonie. Oczywiście pojawiły się pewne usterki, które Hugo sunął. No i tak czy siak, na początku 1918 roku rozpoczęto produkcję, masową produkcję pistoletów maszynowych MP18. Tutaj wyjaśnię, co znaczy skrót MP18. MP, czyli Maschinenpistole. Pistolet maszynowy, a 18, czyli od wejścia do produkcji. Oczywiście MP18 posiadał ślimakowy magazynek 32-nabojowy wzięty od Lugera P08 artylerii pistole. Zamek z prawej strony, zamek otwarty, swobodny, czyli trzeba było, zanim się zaczęło strzelać, trzeba było naciągnąć zamek do tyłu i po naciśnięciu spustu zamek przesuwał się do przodu, dochodziło do wystrzału, a że iglica była na stałe umieszczona w zamku, to po cofnięciu się łuska pusta wypadała przez okienko wyrzutnika łusek. Dochodziło do załadowania nowego naboju i
Cały proces był powtarzany aż do wyczerpania się amunicji w magazynku. I swój chrzest bojowy MP18 przeszedł w trakcie tak zwanej ofensywy Kaiserschlacht. Ofensywa Kaiserschlacht miała na celu wyparcie Francuzów z zajmowanych pozycji, dotarcie do Paryża i zakończenie wojny na zachodzie. No bo na wschodzie już tam się z nowym bolszewickim rządem dogadali, że tak, mein Freunde Bolszewiken, tak, my teraz mamy Freunde Pisen i tak dalej. Teraz my przerzucimy wszystkie swoje wojska na zachód i pokonamy tych Francuzów i będzie gites. Wiesz, no... I bolszewicy powiedzieli, da, wpierdot na zachód, my budziemy spokojni. Oczywiście, bolszewicy wiadomo jacy byli. I tych traktatów, no, żadnych traktatów postanowili nie przestrzegać, no akurat tutaj z Niemcami to stanowiło wyjątek. I wyposażono w te pistolety maszynowe jednostki Sturmtruppen, czyli jednostki szturmowe, szturmowcy. Także wiecie, skąd Lukas zaczerpnął nazwę dla jednostek Imperium Galaktycznego z Gwiezdnych Wojen. Właśnie od niemieckich szturmowców. Tak. Oczywiście wtedy była inna doktryna. Co szósty w oddziale szturmowców dostawał MP18. Więc tutaj wchodziły sprawy doktrynalne. Nadchodzi 11 listopada 1918 roku, wojna się kończy, peace i tak dalej. Polska się odradza, ale to tam wiecie, to tam już na bocznym torze jest. Niemcy zostają rozbrojone. Z marynareczki, z floty, z marynareczki, z lotnictwa, z artyleryjki oraz z broni strzeleckiej. Tam pozwolono jej tam zostawić dla Reichswehry, dla tego nowego wojska, dla tej 100-tysięcznej marionetkowej armii. Tak sobie ta Republika Weimarska egzystowała. A jeżeli myślicie, że Niemcy przystosowali do tych postanowień traktatu wersalskiego, to muszę was zdziwić, ale nie. Podpisali stosowne umowy z Sowietami, że towarzysi Germańce, możecie u nas testować swoje sprzęty. Jak Sowieci się zobowiązali, tak też Niemcy robili. Jak tam w Niemczech komisja patrzyła, yes, everything is good, yes, to na poligonach, na przykład w Saratowie czy w Sierdłowsku, jeździły czołgi Leichtraktor 1 albo Großtraktor 1. Jeżeli chodzi o pistolety maszynowe, nie mogli posiadać pistoletów maszynowych. Mogli, ale w takiej ograniczonej, ograniczonej liczbie. Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć w tym konflikcie dotyczącym historyków. Co było pierwsze? Beretka M1918 z tym pionowym magazynkiem, czy MP18 właśnie? Tutaj historycy nie są do końca zgodni, bo niektórzy twierdzą, że to beretka M1918 była pierwsza, inni twierdzą, że MP18. No, można tutaj wydać pewien taki salomonowy wyrok, że Beretta M1918 był pierwszym pistoletem maszynowym w historii, a MP18 był pierwszym seryjnie produkowanym pistoletem maszynowym w historii. Dobrze, no ale wracajmy do tego dwudziestolecia międzywojennego. Tam w Saratowie Niemcy testują sobie nowe czołgi, nowe samoloty, a po cichaczu myślą nad unowocześnieniem swoich pistoletów maszynowych. No bo wiecie, magazynek ślimakowy jest dość upierdliwy w ładowaniu. Dość powolny. Poza tym mechanizm użyty w MP18 jest bardzo
bardzo specyficzny i ponieważ lufa jest teleskopowa, jest umieszczona wewnątrz, bowiem zamek jest teleskopowy, jest umieszczony wewnątrz i sprężyna jest umieszczona wewnątrz zamka. A poza tym właśnie taki mechanizm powoduje, że MP-18 był narażony na zanieczyszczenie. Coś trzeba było z tym zrobić. I w 1928 roku firma Bergmann, Theodor Bergmann, dokładnie Theodor Bergmann Waffenfabrik, wypuściła kolejną generację pistoletów MP, oznaczoną jako MP28, w skrócie albo popularnie MP28 Bergmann. I on korzysta właśnie z, on wygląda stricte, tak samo jak MP18, z tym, że że sprężyna została wyjęta z środka tej żerdzi i umieszczona na zewnątrz. Wymieniono magazynek ze skomplikowanego magazynku ślimakowego na pudełkowy 20 albo 32 nabojowy. Były nawet prototypy, żeby 50 nabojowy dać, czyli taki, ale to nie przeszło. No i ogólnie tam estetycznie poprawiono, no i MP28 Bergmann służył Reichswehrze oraz późniejszemu Wehrmachtowi. No ale wiecie, drewno, poza tym, że no, to nie był zły pistolet maszynowy, ale był czasochłonny i surowcochłonny. Trzeba było opracować nowy pistolet maszynowy, prosty, dostępny dla każdego i który by kosztował mało dytków, czyli pieniążków. I tutaj do walki o grant państwowy, kiedy już tam, wiecie, wąsaty Austriak przyjął władzę i powiedział, że takiego wała z traktatem warszawskim my teraz będziemy się zbroić i Francja i Anglia mogą nas pocałować wiadomo gdzie. Postanowiono rozpocząć pracę nad nowym pistoletem maszynowym. Oczywiście amunicja do pistoletu maszynowego ma być 9-19 parabellum i w przeciwieństwie do poprzedników, takich na przykład jak MP18, MP28 Bergmann, MP34 czy Erma EMP, ma mieć magazynek z dołu, żeby można było łatwiej nim operować w ciasnych pomieszczeniach, żeby magazynek nie haczył. No i jak powiedzieli, tak zrobili. I do konkursu stanęły dwie firmy. Właśnie wspomniana przed chwilą przeze mnie Erma i Heinrich Vollmer oraz firma Heinel, która przejęła w czasie wielkiego kryzysu akcję Theodor Bergmann Waffenfabrik. No i oczywiście na czele z Hugo Schmeisserem. No i oczywiście Erma i Heinel zaczęli się ciągać po sądach, no bo dopatrzyli się złamania praw patentowych. No i na pewno by się tak dalej kłócili aż do 1939 roku, dopóki w całą sprawę nie wmieszał się Wehrmacht. I powiedział tak: dobra chłopy, po pierwsze, kloc na jaźwę, to po pierwsze. Po drugie, Erma dał fajny kształt. No, super, co prawda tam trochę do poprawki, ale kształt, układ, kolba jest super. Schmeisser i Heinel dali fajny magazynek, fajny zamek. No i tak Wehrmacht wykombinował, że ma dojść do połączenia obu projektów i tak się narodziło coś, co my znamy jako MP38. No oczywiście MP38 był drogi w produkcji. Ale musiano wyposażyć w nową broń oddziały Wehrmachtu. Więc poproszono o pomoc Blaszanego Piotrusia, czyli Antona Petera.
On lubił, on po prostu uwielbiał robić na tukarce, fryzarce oraz majsterkować. I tak poprawił MP, że jego koszt, w przeciwieństwie do MP38, zmalał nawet o 1/4. Tak około, wiecie. I w 1940 roku, po poprawkach wprowadzonych przez Antona Petera, powstał pistolet maszynowy, który stał się ikoną. Ikoną w takim samym stopniu, jak w czasie prohibicji Thompson. MP40. Tutaj chciałbym przy okazji wyjaśnić Wam pewien mit związany z MP40. Bowiem na ten kawałek metalu, niemiecki kawałek metalu, mówi się popularnie Schmeisser. To jest błędne nazewnictwo. To nazewnictwo wzięło się z tego, że Heinel produkował produkował pistolety maszynowe MP41 z drewnianą kolbą, z magazynkiem podobnym do MP40, ale te pistolety maszynowe były na eksport. Dopiero pod koniec wojny zaczęto w nie wyposażać jednostki Volkssturmu i jednostki Wehrmachtu. No i kiedy właśnie nasi dziadkowie przychwytywali MP41, jeżeli na przykład dano im do testów, no to patrzyli tutaj na zamku i na magazynku było napisane Schmeisser, 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 Schmeisser. No to musi być Schmeisser, nie? No wiadomo, nie ma co poprawiać. Często jak ktoś zamiast powiedzieć MP albo MP, to mówią na to Schmeisser po prostu. Taka właśnie anegdotka. Zamek strzelał. Pistolet ten maszynowy strzelał z zamka otwartego swobodnego, czyli po prostu, aby przygotować go do strzału, należało zrobić coś takiego. Wystarczyło naciągnąć zamek. Co prawda tutaj to jest replika i tutaj tego nie widać. Ale po odciągnięciu zamka tutaj otwierał się wyrzutnik usek. I po naciśnięciu spustu pistolet maszynowy strzelał. Miał też składaną kolbę, co było krokiem, kamieniem milowym, jeżeli chodzi o konstrukcję broni strzeleckiej. Magazynek pudełkowy na 32 naboje. Naboje kalibru 9 mm parabellum. Oczywiście po tym, jak na froncie wschodnim Niemcy spotkali się z radziecką pepeszką, zaczęto wprowadzać pewne modyfikacje do MP40. Nawet wprowadzono podwójne gniazdo magazynka, czyli to wyglądało jak MP40. I zamiast jednego gniazda magazynka, to obok niego doczepiono jeszcze drugi. I jak po lewej stronie, przepraszam, po prawej stronie jeden magazynek się wyczerpał, odłączało się, ten co był po lewej doczepiano tam, gdzie wcześniej był ten opróżniony, przeładowywano i można było prowadzić ogień dalej. Oczywiście spowodowało to wzrost wagi broni i to spowodowało, że do końca II wojny światowej MP strzelał z jednego magazynka. Ciekawe jest też to, co zrobili Rosjanie z tym pistoletem maszynowym, bowiem badali zdobyte egzemplarze MP40 i uznali, że to jest świetna broń dla wojsk pancernych i wojsk drugiego rzutu. Wiecie, piechocińcy radzieccy byli uzbrojeni w pepeszki. Te słynne, legendarne, ciężkie pepeszki. Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy, to chyba zna każdy, choć mogę się tutaj mylić. Postanowiono to samo zrobić, co Schmeisser zrobił z magazynkiem do Lugera artyleryjskiego, że nie ma co wyważać otwartych drzwi. My dostosujemy tą nową broń do naszych potrzeb, do naszej amunicji, czyli 7,62 na 25 mm Tokarje. No i będzie gitara. I tak w 1942 roku narodził się najpierw PPS wzór 42, a potem
legendarny PPS wzór 43. PPS, czyli pistolet, pulemiot Sudajewa. Pistolet maszynowy Sudajewa. I do końca wojny MP służył, czy to w Wehrmachcie, czy to w jednostkach Waffen-SS, czy to wśród partyzantów. Każdy partyzant, nieważne czy to Jugosławia, Czechosłowacja, czy Polska, marzył o tym, żeby zabić Niemca i ukraść mu ten kawałek metalu. A nasi rusznikarze byli na tyle ogarnięci, że na bazie pistoletu maszynowego MP40 i oczywiście brytyjskiego Stena wyprodukowali własny pistolet maszynowy Błyskawica, który stał się legendą Powstania Warszawskiego. Skoro już jesteśmy przy Brytyjczykach, Brytyjczycy obudzili się jak zwykle z ręką w nocniku. Oni nie posiadali pistoletów maszynowych. A jak tłumaczono ich brak w brytyjskiej armii? Pistolety maszynowe to jest bandycka broń. One nie przystoi angielskim żołnierzom. Zdanie zmienili, jak dostali wpiernić pod Dunkierką. Na początku był Lanchester brytyjski. Oczywiście, co Brytyjczycy mogli, to schrzanili. Potem nagle ich olśniło, że chwila, moment. Dorwali parę sztuk MP40, zastrzeliwując Niemców w czasie bitwy o Anglię. No i doszli do wniosku, że hola, skoro MP40 działa na zasadzie odrzutu zamka otwartego swobodnego, czyli jest zamek, tłok i sprężyna. I zamek na tej sprężynce sobie jeździ. No i tutaj doszło do pewnego bardzo śmiesznego zerżnięcia MP40, które znamy pod nazwą Sten. W przeciwieństwie do MP40, Sten ma magazynek z boku, a nie tak jak MP40 od dołu. Wiadomo, Brytyjczycy dalej się przygotowywali na to, co było. Ale mogło mi się wydawać, że legenda MP40 wygasła. Już po II wojnie światowej było wszystko. Koniec. Otóż nie. Wysyłano je do najbardziej zapyziałych dziur na świecie. Wietnam, pierwsza i druga wojna w Wietnamie. Pierwsza ta francusko-wietnamska, druga ta, w której się włączyli Jankesi, czyli chłopcy wujka Sama. Potem właśnie te wojny wszystkie kolonialne w Afryce. Wojny w Ameryce Łacińskiej. 4. Darmowa pomoc od Sowieckiego Sojuza, czy od agentów CIA. Także MP40 strzelał po II wojnie światowej wszędzie. Nawet w Ameryce i gangi amerykańskie również dostrzegły potencjał MP40, ponieważ Thompsony odchodziły już powoli do lamusa, więc postanowiono skorzystać ze zdobyczy wojennej, jaką był właśnie ten oto kawałek metalu. I można zauważyć MP40 w wielu filmach, czy to gangsterskich, traktujących po 45 roku, czy tam nawet po 60, w latach 60, czy nawet w filmach o takich sensacyjnych. Kto oglądał Brudnego Harry'ego, ten kojarzy zapewne, że główny antagonista, głównego bohatera, w którego rolę się wcielił Clint Eastwood, strzela w jednej ze scen właśnie z MP40, bowiem była to broń kompaktowa, mająca dobrą ergonomię i przyzwoitą siłę ognia, bo mówimy tutaj o 550 nabojach na minutę. No dobrze, moi drodzy, na razie to tyle. Spodziewajcie się kolejnych filmów dotyczących uzbrojenia. Jeżeli będziecie chcieli, to zajmiemy się PP-szką. Kto wie? No, tak czy owak, to dzięki, trzymajcie się, cześć.
i siema.